Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie należy mu i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. Świętego Stanisława Świętego. Ten kościół ma tak sławną i piękną historię. Tu jak przy wyjeździe na ten odpust dowiedziałem się, że przecież w tym kościele do końca życia przybywał świętej pamięci Ludwik Sewery w czasach trudnych, kiedy każdemu chrześcijanowi trzeba było odpowiedzieć na to zapytanie, czy ja godzę się na męczeństwo. I to pytanie męczeństwa, które stawiamy sobie zawsze, obchodząc uroczystość świętego Stanisława biskupa, pozostaje zawsze takie aktualne. Czy dzisiaj, jak się nieraz mówi, zmieniają się warunki, a czy dzisiaj chrześcijanin też ma być gotowy na męczeństwo? Odpowiedź oczywiście zawsze jest tak, bo nasza wiara zakłada też i zgodę na męczeństwo. Chrześcijańska wiara byłaby nie w pełni wiarą chrześcijańską, gdybyśmy odrzucali męczeństwo. Wiara zawiera męczeństwo. To wiara nie należy do pięknej filozofii. Wiara po prostu nie jest wymyślana, po prostu przekazywana. Nie nauką, ale widzeniem. Wiara przekazuje się przez widzenie. Apostołowie mówią, że nasze oczy widziały, uszy słyszały. To i co wam głosimy, to co nasze ręce dotykali, to wam głosimy. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Nie Boga gdzieś w niebiosach wysoko duchowego, ale Boga, który stał się człowiekiem i który mówi o sobie, któż by jak nie Chrystus mógłby o sobie powiedzieć: ja jestem dobrym pasterzem. Życie swoje daję za owce. Słowa, które jedyny, kto
kto może mu powiedzieć, że jest dobry? Jezus. Jest tym. Nie byłem i nie będę. Dzisiaj ja jestem dobrym pasterzem. Ja znam Twoje choroby dzisiaj. Ty o sobie nie znasz. Ja nie znam, jaki stan mojego organizmu. Ja muszę iść do lekarza. Ja nie znam, jaki stan mojej duszy. Trzeba iść do spowiedzi. Spowiednik mi powie. A dobry pasterz powie swojej owieczce, w jakim stanie jest jego dusza. Właśnie to ta zgoda, żeby oddać się dobremu pasterzowi. Dusza ludzka nie może siebie obronić. Nieraz duszę ludzką porównują do, owieczki. Owce nie ma bystrych nóg, nie ma pazurów, nawet krzyczeć nie może, jak wilk napada. Owca znana tylko na pasterza. Tak samo ludzka dusza, kiedy przychodzi wilk, kiedy uderzają pokusy, człowiek zdany jest na pomoc dobrego pasterza. Dzisiaj ja jestem. Dzisiaj jestem Twoim pasterzem. Chcę, żebyś moja owca była zbawiona, żebyś przyszła do nieba. Jestem ja, wieczny pasterz. Ja jestem alfa i omega. Początek i koniec. Ten właśnie dobry pasterz prowadzi nas po drodze naszej wiary, która włącza w siebie męczeństwo. Święty Stanisław był przez rodziców przeznaczony do rycerza. Nazwali go sławnym rycerzem. Stanie się sławny. Dali mu imię Stanisław, że stanie się sławny. Stanisław stał się sławnym nie jako rycerz, jako święty, jako męczennik. Stał się sławny. My, widząc jego przykład, idziemy tę drogą i tą drogą idziemy. Czy będzie próba? Czy będzie u nas próba? Będzie. Każdy w swoim życiu ma próbę. Próbę wypowiedzenia się za dobrym pasterzem, czy odwrócenia się od dobrego pasterza. Nieraz ta próba jest aż do męczeństwa. Aż do męczeństwa. Zło, jak taki łańcuszek, formuje się jedno ogniwo do drugiego i tak się formuje takie zło. Nienawiść budzi jeszcze większą nienawiść. I formuje się taki łańcuch tych grzechów, kolis ще зродилися, формується ланцюг до ланцюга і такий довгий ланцюжок зла формується. І приходить свята людина, яка мусить розірвати цей ланцюг, навіть часом своїм мученичеством, розірвати ланцюг зла, бо нема wiary, немає віри ненависті. Є віра любові. Треба розірвати ланцюг, який тягнеться ненависть, яка щораз більше поширюється. Хто прийде і розірве ось цей ланцюг? Свята людина. Святий Станіслав розриває ось цей ланцюг ненависті. Це зло, яке робить круль Болеслав Щави. І, незважаючи, що йому грозить мученичество, він говорить крулю, мусиш піддатися на вруцені.
Wiara zakłada w siebie pozbycie się grzechu. Nasza katolicka wiara zakłada pozbycie się grzechu. My nie mamy tak zwanej czystej wiary, która nie przyznaje świętych. Nasza wiara jest wcieniona wiara. My widzimy Chrystusa wcielonego. Nie Chrystusa idealnego, wcielonego tu na ołtarzu. My przyjmujemy ciało Chrystusa. Ciągle ja stawiam sobie pytanie, czy ja jestem godny na dzisiaj przyjąć ten pokarm, który mi daje dobry pasterz. I właśnie idąc po tej drodze, daj Boże, żeby nasze życie spełniło się i myśmy odpowiedzieli na próby wiary. Nie może być wiara bez próby. Bóg poddaje nas próbie. Musi poddać nas próbie, żeby wypróbować naszą wiarę. Musi poddać wiarę, moralność, grzech. Wiara, nie ma wiary bez moralności. Wiary bez męczeństwa. To nas uczy święty Stanisław. Wiara to jest życie, to nie filozofia. To niewymyślona nauka. Wiara to jest właśnie życie, to męczeństwo, poddania próbie ciągle mojego życia. Czy grzech już nie zapanował u mnie? I oddaję się ja wtedy dobremu pasterzowi, który wzmacnia mnie na drodze do nieba. Daj Boże, żebyśmy razem z naszym patronem, świętym Stanisławem, osiągnęli naszą nagrodę w niebie. Amen.